Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, mam dla was ciekawostkę. Moi drodzy, ciekawostka polega na tym, że robiliśmy wczoraj na streamie taranowanie, tak z nudów i dla zabawy. Który czołg staranuje w optymalnych okolicznościach przyrody za największą pulę? To znaczy, no, który zada największe obrażenia? Zasada była taka, że pojazdy startują z tego miejsca, czyli mają z górki, więc nawet jeżeli jest jakiś bardzo wolny czołg, ale maksymalna jego prędkość jest taka, no, której nie osiągnie na prostym, to tutaj mógł ją osiągnąć. No i wybraliśmy cele Leopardy, ponieważ Leopard ma ma słaby pancerz, ale jednocześnie dużo HP, więc na jednej sztuce mogliśmy nawet kilka prób zrobić. Zobaczycie około 15 czołgów i jak myślicie, co zrobi największe obrażenia? No, pewnie będziecie zdziwieni, chociaż niektórzy może nie. Zasada też była taka, że jeżeli już uderzycie w pojazd, to nie możecie dalej jechać i go po prostu przesuwać i zadawać dalsze obrażenia, tylko po prostu, no, stajecie. Jako pierwszy, jak widzicie, Maus. Uwaga! No, to będzie coś. Jedzie, jedzie. Z zawrotną prędkością, proszę bardzo. I zaraz. Zobaczycie, za ile, uwaga. Niestety, moi drodzy, 197 zaledwie. Kurka wodna, czyli słabizna. Za mała prędkość, chociaż Maus ma potężną masę. Okej, okay, następna radziecka myśl techniczna, proszę bardzo. 925 IS-7. Tak jest, 925. Jedziemy dalej, S100. Proszę bardzo, proszę bardzo, uwaga. 466, czyli o wiele, wiele lepiej niż Maus. No niestety Maus miał prędkość taką, jaką miał. No, wielka, wielka Landara teraz, czyli kolega sympatyczny w Jagdpanzer S100. Jedzie, jedzie, jedzie. O, troszeczkę się chyba za wcześnie zatrzymał. 217. Czyli, no, słabizna, powiedzmy szczerze. Wydaje mi się, że kolega troszeczkę za szybko puścił. Mogło być to lepiej. Ale przed nami AMX-50B, czyli czołg, który ma po pierwsze masę, po drugie na kadłubie bardzo gruby pancerz i po trzecie dużą szybkość. Zobaczymy, co osiągnie AMX-50B. Jedzie, jedzie. 852, chociaż samemu, jemu też spadło ponad 400, zauważyliście, ale 852 całkiem, całkiem nieźle. Dalej E50M, czyli niemiecki specjalista od taranowania. Zaraz zobaczymy, co tu będzie. Uwaga, uwaga. 808. No i jemu też 400 spadło, ale za 808 dał świetny wynik, chociaż nie najlepszy, ale całkiem, całkiem niezły. Co tam jest następne? Druga bitwa, wszyscy na pozycjach, a tu jeszcze... jeszcze jeden maruder, proszę bardzo. Zdecydowaliśmy zrobić pewien eksperyment. Zaraz zobaczycie, co to będzie, ponieważ ten czołg, czyli typ 4 Heavy, będzie atakował dwukrotnie. No, ale niestety, jeżeli chodzi o jazdę na górkę, to wiadomo, że tutaj szybkości za bardzo nie będzie w jego wykonaniu. W każdym razie otrzymał pomoc od uczynnych innych pojazdów. No i jakoś tam szybciej się w końcu udało. Zaraz zobaczycie efekty. Czołgi macie po prawej stronie. Widzicie, jakie będą różne, lekkie, nawet kołowce.
Zobaczycie, jaki będzie efekt uderzenia w leoparda, bo może leopardem niektóre pojazdy też fajnie by było taranować. O czym chyba nikt prawie by nie pomyślał, prawda? Ale chyba leopard nawet się do taranowania pewnych pojazdów nadaje. Dobra. Tutaj mieliśmy niestety marudera, którego trzeba by było po prostu usunąć z drogi. Niestety. No i zaczynamy. Jako pierwszy, jak widać, atakuje z zawrotną szybkością typ 4 Heavy. Uwaga, uwaga. Co to będzie? No niestety 228. I to jeszcze z takim posunięciem. 228, czyli słabo. Ale zaraz będą inne pojazdy. Zapamiętajcie ten wynik, 228. Bo on zostanie jeszcze poprawiony przez typa 4. I oto jedzie AMX-13-105 i... Niestety, 249, a sam dostał za 690, czyli paradoksalnie można staranować ten czołg spokojnie, jadąc leopardem. Jedzie następny. Proszę bardzo, obiekt 140. Jak widzicie, tutaj mniej więcej porówno, czyli obiektem 140, no nie bardzo taranować Leosia. No i jedzie nasza duma narodowa, czyli 60 TP. Uwaga. 219 niestety tylko. Słabizna totalna, słabizna totalna. Przygotuje się Batchat. Zobaczymy, co będzie z Batchatem. Uwaga. I jedzie i płynie jak Adaś. 318 zadał, ale sam za 600 ponad dostał. Także niestety Lipton. Lipton totalny. Następny kolega się podsuwa. I zobaczymy, co teraz wyskoczy. Proszę bardzo, obiekt 277. Proszę bardzo. 481 i 400 sam. Wydawałoby się, że kurczę, inny wynik będzie, a jednak... Bardzo, bardzo podobnie. No i teraz szykuje się wiadomo co. Obiekt 268.4. Uwaga. 765, słuchajcie. Czyli ten pojazd, no, może nie tak jak Med, ale jak na niszczyciel, no to świetnie, świetnie się nadaje do taranowania. Następny w kolejności jest Maluch. Czyli T-34-85M. Pamiętajmy, że przy taranowaniu nie tylko pancerz jest ważny, ale masa. No, niestety, sam sobie zabrał więcej niż zadał. T-34-85M. Ale jednak nie było najgorzej. Były tutaj czołgi z dużo gorszymi wynikami, zdecydowanie. Jedzie AMX. O, proszę. Jedzie Fosz. Zobaczymy, co tu się urodzi za chwilę. Fosz, duża prędkość, tylko że wystają mu gąsienice, to jest najgorsze. Zadał za 456, czyli spokojnie do taranowania się nadaje, aczkolwiek no nie tak jak inne czołgi. A teraz EBR, czyli kołowiec EBR 105. Uwaga, uwaga. No, zabrał sobie 800, ale zadał, kurczę, za 500 prawie, także całkiem nieźle staranował. Jakie koła, kurczę. Dalej mamy WZT-120, ale to chyba nastąpi zmiana pojazdu, coś tak czuję. A nie. No, niestety, WZ-a, te gąsienice z przodu tutaj chyba robią złą robotę. Dalej mamy EBR-90. Kolega sympatyczny kolejny. Uwaga, uwaga. Pan Johnny jedzie i jaki będzie efekt?
No, 1000. Słuchajcie. 5 życia mu zostało. 1000 sobie sam zadał. Masakra. Ale przed nami AMX 5100, który, no, powinien coś tutaj zrobić. Szybkość jest dosyć spora. Masy też ma. Pancerz z przodu, no może nie jakiś tam super gruby, ale powinien ładnie rąbnąć. No, też sobie zadał trochę więcej, ale tu już Leopard 1 zdecydowanie to odczuł. No i chyba przedostatni będzie AMX 65T. Oczywiście dajcie propozycje, jakie inne czołgi byście chcieli tutaj, bo my tylko wzięliśmy tam kilka, no wiadomo. Wszystkich się nie da. No AMX-iak, proszę bardzo. Tak, no więcej zadał niż, ale można było się spodziewać lepszego wyniku. A nie, jeszcze jest Panther M10. No Panther M10, szczerze mówiąc, powinien trochę rąbnąć, bo to masa jest. Z przodu pancerz ma lepszy niż Leopard z boku. Proszę bardzo, 433. I to kolega tak bliżej trochę był jeszcze. Może jakby się jeszcze rozpędził, to byłoby lepiej. Także, no, całkiem nieźle panterką. Zdecydowanie nieźle. To już jest chyba koniec. Ale jeszcze tutaj robiliśmy jedną rzecz. Otóż, moi drodzy, postanowiłem, że zrobimy coś takiego, żeby ta prędkość była jak największa, typa 4. Poprzednio zadał oczywiście malutko, 228 chyba, a teraz będzie ze wsparciem całej rzeczy. I uwaga, uwaga. Dajemy, dajemy. Za ile te... Kurka wodna, niestety. Zostałem sprasowany, słuchajcie, także musieliśmy powtórzyć całą imprezę, bo po prostu nie wyszło. Miałem za mało życia i od tego rąbnięcia tak mnie przycisnęli do niego, że po prostu, kurczę, koniec świata. Także powtórka. No i dobra, nowa próba. Kolega 100% jest, czyli nie powinien zginąć. I uwaga, czy wynik 228 zostanie pobity? Tak jest! 556! I tym razem też tutaj kolega, widzę, został sprasowany. No, ale jednak tak to wygląda. Ja teraz to zatrzymam. Słuchajcie, jeżeli macie propozycje takiej zabawy, jakieś inne czołgi, które mogłyby tutaj sięgnąć po mistrza albo po podium, to wpisujcie w komentarzu. Sobie na jakimś streamie zrobimy. A tymczasem wyniki, jeżeli was interesują, no to trzy najlepsze wyniki to był IS-7, który zrobił 925, chociaż tutaj no, trzeba by było dobrze to zobaczyć, czy on za mocno nie przeciągnął tego, no ale mniej więcej wynik 925, czyli najlepszy. Później był czołg AMX 50B, z tego względu, że on naprawdę ma dobry pancerz tam na kadłubie, czyli na tej części, której uderza, masę też ma dużą i prędkość, także 852. I trzecie miejsce zajmuje... Czekajcie, tak, trzecie miejsce zajmuje E50M, szkoda, że nie przetestowaliśmy E50, bo tu też mógłby być inny wynik. E50M uzyskał wynik 808, także takie mamy podium. No cóż, koniec zabawy, mam nadzieję, że fajnie wam się oglądało, żegnam się z wami, do usłyszenia.